Uwaga, Kratos i Lewiatan zaktualizowany po wczorajszej aktualizacji i może wejść w każdym momencie do gry, powiem ci wszystko co o nim wiadomo, do tego zwrot 900 V-dolców od Fortnite'a, który pojawi się po wczorajszym update'cie, powiem ci jak odebrać darmowego skina w Fortnite'cie, który też wejdzie po update'cie do Fortnite'a i już zaraz będzie on w grze i o nowych eventach, ale na początku konkurs na 1000 V-dolców, chcesz wygrać skina na 1000 V-dolców, obowiązkowo żeby się zapisać, zobacz czy nie wygasz ci kod CounselorSkateFortnite, subi kłapka w górę, follow na Instagramie SayCounselor, link w opisie, komentarz pod filmem, który masz w opisie i wyniki na Twitchu i YouTubie na codziennych live'ach, więc zapisuj się, a my lecimy. Pierwsze co, wczoraj do gry trafił mega mocny update, głównym motywem update'u była Billie Eilish, czyli nowy skin z serii ikon muzycznych. Tego skina można zdobyć dokładnie w karnecie bojowym z festiwalu muzycznego za 1800 V-dolców, trzeba kupić specjalny karnet na trybie festiwalu muzycznego i do zrobienia go dostaniesz wszystkie rzeczy, a do tego skórkę Billie Eilish dokładnie z dodatkowym stylem. Co ważne, ten wyciek potwierdził nam również, a właściwie ten zwiastun potwierdził nam dokładnie całe wszystkie wycieki, dokładnie wszystkich sonów do końca tego roku i z tego co wiemy, będziemy mieli jeszcze 3 specjalne sony, no właśnie w tym roku, a później nowy rozdział. Z tego co wiemy, dokładnie kolejnym sonem będzie sezon 3 z motywem apokalipsy, który wejdzie dokładnie w maju do Fortnite'a i ten son może być dosyć średnim sonem, bo o nim zbyt dużo nie wiemy. Kolejnym sonem, który będzie po wakacjach, będzie to son związany z Marvelem i ten son może być mega, ale to mega gruby, bo będzie to sezon 4 tego rozdziału i będzie to już praktycznie ostatni son tego rozdziału. Później będzie jeszcze specjalny OG Seon, ale o tym zaraz. Seon Marvela prawdopodobnie będzie podobny do Seonu, który mieliśmy w rozdziale drugim, też sezon 4 i tam mieliśmy Marvelowy sezon, dokładnie z takimi rzeczami jak cały karnet bojowy Marvela, jak skiny Marvelowe, jak bronie Marvelowe, mityki, czy nawet cała lokacja Stark Industries, która była wtedy w grze i tu może być podobnie, a cały motyw Marvela ma się podobno kręcić wraz z Fantastyczną Czwórką i co ważne, otrzymamy podobno po tym Seonie w okolicach listopada nowy OG Seon, który trafi do Fortnite'a i każdy na niego czeka, a prawdopodobnie nowy OG Seon trafi w listopadzie do Fortnite'a i będzie on powiązany z rozdziałem drugim Fortnite'a. Według klikerów będziemy mieli powrót do rozdziału drugiego na dokładnie miesiąc i będzie to to samo, co mieliśmy właśnie rok temu, tylko że z rozdziałem pierwszym. Tym razem dostajemy dokładnie 3 sezony, do których wrócimy, no właśnie z rozdziału drugiego i będzie to dokładnie Seon pierwszy, drugi i trzeci, jeśli te wszystkie przecieki się potwierdzą i myślę, że każdy będzie chciał zagrać wtedy w Fortnite'a, bo będzie na przykład sezon, w którym mieliśmy Midasa, agencję, Sky czy inne mega mocne rzeczy i każdy na to czeka. Dajcie znać w komentarzach, czy będzie wtedy grali. Kolejna ważna rzecz, która weszła do Fortnite'a, jest to zwrot 900 V-dolców po nowym update'cie. Każdy gracz, który miał nowy pakiet Haze, dokładnie mgły, może już dostać zwrot 900 V-dolców. O co dokładnie chodzi? Ten pakiet zawierał 1000 V-dolców, a Epic po prostu się pomyliło i był ten pakiet zbugowany. Po zakupie go dostawaliście tylko 100 V-dolców, a zadania niestety wam znikały. Jeśli ktoś miał taką przypadłość, albo ten pakiet po prostu miał, to wszystkie V-dolce powinniście mieć dostępne już w grze i normalnie macie sobie je odebrać, także wbijcie sobie na grę i zobaczcie, czy tych V-dolców nie macie, a wydajcie je oczywiście z kodem CAMSTAR2. Kolejna mega ważna rzecz to oczywiście powrót Kratosa, Lewiatana, innych skinów OG muzycznych i Kratos i Lewiatan, uwaga, jest znowu zaktualizowany i potwierdzi to wszyscy likerzy i podobno Krzyna napisał, że może on już zaraz trafić do sklepu Fortnite, ale może od początku. Jak wiecie, Kratos i Lewiatan był update'owany już w poprzednich update'ach i ma trafić podobno w tym sonie do Fortnite'a i z tego co wiemy, jak wiecie, nie doczekaliśmy się w poprzednich dwóch update'ach jeszcze Kratosa, ale podczas dzisiejszego w sumie update'u czy wczorajszego dostał on mega dużą aktualizację, która jest turbo ważna. Sam Krzyna napisał, że Kratos i Lewiatan dostał zmienioną całkowicie zakładkę i podobno jest to już finalna wersja do wejścia do gry. Co to oznacza? Już wam tłumaczę. Odnośnie Kratosa i Lewiatana, w tym momencie może on wejść dokładnie każdego dnia, czy to jutro, za tydzień, czy kiedy Epic będzie tylko chciało. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Epic dokładnie podczas ostatniego update'u nie dość, że zupdate'ował wszystkie czy z Kratosem i Lewiatanem, to zmienił mu również zakładkę. Na początku, w poprzednich update'ach zakładka nazywała się dokładnie współpracę Fortnite, a teraz są takie chyba unikalne rzeczy, więc faktycznie Epic to zmienił i potwierdzili to dokładnie wszyscy likerzy. Co to są te zakładki? Są to dokładnie te nazwy, które mamy na daną zakładką w sklepie Fortnite, typu na przykład Coachella, J Balvin, czy jakieś inne nazwy, które mamy właśnie przy tych zakładkach i jest to mega ważne, bo Epic robi coś takiego, tylko jak danego skina chce właśnie przywrócić i osobiście obstawiam, że Kratos faktycznie niedługo może być i dla osób z kodem CAMSTAR2 zrobimy sobie jakiś mega fajny konkurs, ale kiedy dokładnie będzie ten Kratos, dokładnej daty nie mogę wam powiedzieć, bo po prostu sam jej nie znam i jedyne co Epic teraz musi zrobić, to dodać go do sklepu Fortnite i może to zrobić codziennie, więc finalnie, wszystko oczywiście zależy od Epic, ale pamiętajmy, że Kratos jest aktualizowany, jest w API sklepu i wszystko wskazuje na to, że faktycznie Epic będzie chciało go przywrócić i pamiętajmy, że Kratos wraz z Lewiatanem ma mega opłacalny pakiet, a ceny się nie zmienią, pomimo, że niektóre skiny Fortnite są coraz droższe. Sam Kratos i Lewiatan
armię kosztował następująco: Lewiatan 1000 feudolców, Kratos 1500 feudolców, Lotnia 800 feudolców, a cały pakiet 2200 feudolców, więc jest to naprawdę mega dobry pakiet. I co również ważne, zapytasz się, Kamsar, a dlaczego przy poprzednich update'ach Kratos nie powrócił? Już ci tłumaczę. Z tego co ja i wiele osób twierdzi, prawdopodobnie Epic po prostu stara się wybijać inne skiny na Kratosie, co to oznacza, że dokładnie mieliśmy już dwa update'y, w których Kratos i Lewiatan były zupdate'owane, a Epic po prostu cały czas baitował na tego Kratosa i Lewiatana, cały czas go aktualizując i faktycznie mógł go dać do sklepu, ale tego nie zrobił. Dlaczego? Bo po prostu Epic hypuje coraz bardziej Kratosa, bo coraz więcej osób o nim mówi i przez to, że oni przedłużają go coraz bardziej, po prostu coraz więcej osób go chce zdobyć i często dają oni właśnie inne skiny do sklepów, żeby gracze kupili najpierw te inne skiny, a później i tak tego Kratosa prawdopodobnie finalnie przywrócą. Przypomnijmy, że jeszcze czeka nas parę innych fajnych skinów muzycznych, który też wejdzie do Fortnite'a i skinami, które niedługo możecie dostać w Fortnite'cie, będą to na przykład stare skiny J Balvina, czyli zwykły J Balvin za 2000 feudolców, J Balvin Redux za 1500 feudolców, wraz oczywiście z całymi zestawami, jak również mega rzadkie skiny z serii ikon muzycznej, bo skiny Andersona i Bruno Marsa oficjalnie mają powrócić do Fortnite'a, są to top 3 najrzadsze skiny, oczywiście z serii ikon muzycznych, bo jedynymi rzadszymi skinami jest dokładnie Travis Scott, którego nie było 1400 dni, Major Lazer, którego nie było 1000 dni, no i Bruno Mars Anderson, czyli skiny, których nie było ponad 500 dni w Fortnite'cie i ostatnio były one w okolicach rozdziału 3 i były one dokładnie 2 albo 3 razy w sklepie Fortnite, więc warto będzie je kupić, bo skiny są mega mocne i ciekawostka, były one zaupdate'owane w poprzednim update'cie, tak samo jak Kratos, Lewiatan, J Balvin i są to praktycznie tylko 3 rzeczy, czyli Kratos, J Balvin, zestaw Andersona i Bruno Marsa, które nie powróciły jeszcze z poprzedniego update'u i tutaj mega ważne jest to, że te skiny pewnie będą kilka dni w sklepie i też mogą wejść codziennie do Fortnite'a i ciekawostką jest to, że rzadszym skinem jeszcze był Marshmello, ale on powrócił dokładnie niedawno, a przypomnijmy, że Marshmello przed jego powrotem był dokładnie w ten sam dzień, co właśnie Bruno Mars i Anderson, więc możliwe, no, że oni właśnie też zaraz wejdą do Fortnite'a, bo wygląda jakby Epic przywracał teraz w sumie praktycznie wszystkie skiny muzyczne. Pytacie też często, Kamsar, a co ze skinem Travisa? Skin Travisa obecnie nie powróci do Fortnite'a, dlatego że nie ma on API sklepu gotowego, prawdopodobnie nie ma on specjalnych zakładek i jedne co, jest faktycznie zupdate'owany do nowego sklepu, aczkolwiek było to na początku roku i w tym momencie po prostu Travis nie ma zbyt dużo rzeczy aktualnych w Fortnite'cie, no i obstawiam, że jeśli Travis miałby powrócić do Fortnite'a, to faktycznie może się to wydarzyć, ale na razie głównym motywem jest Kratos i obstawiam, że Epic najpierw przywróci sobie Kratosa i Lewiatana, a dopiero może gdzieś tam później Travisa, bo pamiętajmy, że Epic mega rzadkie skiny najczęściej przywraca co jakieś 2-3 tygodnie, żeby gracze po prostu mieli odstęp i mogli sobie te wszystkie skiny kupować i też pamiętajmy, że jeśli Travis miałby wrócić do Fortnite'a, no to pewnie dostanie jakieś fajne zakładki sklepu albo coś takiego, tak samo jak z Kratosem, co mogłoby nam podpowiedzieć, no właśnie jego powrót, więc w najbliższym czasie Travisa bym się nie spodziewał. Ale pamiętajmy, że nadchodzi mega mocny event do Fortnite'a, dokładnie 3 maja do Fortnite'a trafi specjalny event ze Star Warsami, będzie to mega mocny event, w którym zobaczymy nowe mityki w Fortnite'cie, jak i również pewnie wszystkie stare mityki, nowe skiny Star Warsów, jak i również wszystkie stare skiny Star Warsowe, które będzie mogli kupić w Fortnite'cie, no i oczywiście masa innych rzeczy, jak pewnie nowe zadania, nowy event, który potrwa jakieś 2 tygodnie i będzie naprawdę grubo, sam event nie jest jeszcze dokładnie zlikowany, ale wiem, że ma być nowy skin i podobno może to być skin Chewbacki, jak i również podobno dostajemy nową broń laserową, więc bardzo możliwe, że bossy Darth Vadera na przykład powrócą do gry, no i wszystkie rzeczy, które mieliśmy w poprzednich latach też do gry by weszły. I 3 maja robimy pewnie jakiegoś mega mocnego live'a, żeby sobie wszystko obczaić, bo event będzie na pewno gruby, a ty pamiętaj, zapisz się do konkursu, subi kłapka w górę, kodzik kamsarowskie Fortnite, wbijaj na Instagrama, Twittera, wszystkie socjale i widzimy się dzisiaj na live'ie i sprawdź poprzednie odcinki, cześć!